Cześć wszystkim! Znowu Płynie 7, dalszy ciąg Pillars of Eternity, dodatek Biała Marchia. Dobra, w ostatnim odcinku dalej się po urwiskach Crackhold kręciliśmy, ale dostaliśmy srogi w pierdziel, więc stwierdziłem, że powrócimy tam później. A teraz wróciłem do twierdzy, uleczyłem się i idziemy do właściwej Białej Marchii i zobaczymy, czy tam będą rzeczy lepiej wyglądać, czy po prostu moja drużyna się... Dobra, idziemy do krzepy. Jej! Twoja drużyna ma wysoki poziom, na przykład w rozszerzeniu Białej Marchii. Jeżeli wolisz, krytyczna ścieżka może zostać przedstawiona na wyższe poziomy trudności, by stanowiła większe wyzwanie. Trzymane nagrody pozostaną takie same, bez względu na wybraną opcję. Okej, dobra, zobaczmy wysoki poziom. Może jakoś się uda. You've set out for Stalwart. The White Marsh rises up in the distance, stretching to the north and south as far as the eye can see. It beckons to you with peaks like broken fingers. The road thins to a tattered ribbon, and the shadow of the mountains falls across your path. You've barely begun your climb when the darkening sky pummels you with hailstones and turns the ground beneath you to ice. You press on. The air grows thin, and the treacherous mountain passes funnel screeching winds past your ears. A blizzard forces you to make camp for 3 days, huddling for safety while snow piles around your refuge. At last the weather clears, and you approach Stalwart under a crisp blue sky. There's a noise, high and sharp, coming from the village that sounds at first like another frozen gale. But when you top the rise and reach the village's wooden gates, you see what lies beyond them. Widzisz, co się tam dzieje? Co ma się dziać? O! Atak gigantów. Okej, więc przybyliśmy w samą porę do dzieła. Okej, dobra, a komunikat wyglądał podobnie. Wow! Co to było? Kanonier. On ma taką armatę? To patrzcie, gość rzeczywiście ma armatę. A, dobra. Tak, renesansowe fantazy. Dobra, chyba nie będziemy się z nimi bawić. Również zaczniemy z dużego kopyta. Ile on zadał w ogóle obrażeń? Trafienie Eder 4 mierzczone. Zabija kanonier. Trafienie krytyczne. 72 mierzczone. Ua! Ua! Nas to też również by zabolało. Dobra. Zobaczmy na początku, jak uda nam się z tym gościem. Się troszkę wycofaj. Okej. Okay. Wrażenie zadajemy mu całkiem niezłe. Co może nie będzie źle. Tak, chyba idzie nam lepiej niż na urwiskach. Okej, okay, tam jest jeszcze jeden ogr z urwiska. Zajmiemy się nim po kolei. Dobra, może uda nam się go ładnie zdezintegrować. Dezintegracja, ciach. No pokaż, na co cię stać, matka. Dezintegracja, trafienie ogr, efekty dodatkowe. Okej. Okay. To zadaje obrażenia w trakcie czasu. Tak, przez 21 sekund. A, okej, okay. Myślałem, że to działa dezintegracja z Dungeons and Dragons. Wygląda, że nie. Okej, okay, będę musiał o tym pamiętać. W przyszłości. Dobra. Spałaszujmy. Ograbmy tych panów. I... Okej, okay, tam może coś się dziać, zobaczmy tutaj.
czy wszystko tutaj wyczyszczone. Sprawdźmy tak, plecy najpierw, zanim pójdziemy do przodu. Okej, jakiś młotek. Tutaj widziałem jakiegoś gościa z mieczem, więc pewnie tutaj się będą dalej bić. Więc idziemy im pomóc. Okej, gdziekolwiek to jest. No, widzę, że również wilki tutaj mają ładne. Jeżeli nie powiedzieć wilkory. Okej, dobra. Spróbujmy zgarnąć ich. Znowu pancerz. Okej, gość mam nadzieję stankuje tego ogra na jakiś czas. Ty możesz krzyknąć na nich. Okej. Ty się cofnij, Eder. Zgarnij tutaj ich. Dobra. Padają dosyć szybko. Mnie trochę to zastanawia, że ta gra... Okej, powalili nam niego. Że gra straszyła tym wysokim poziomem trudności, a póki co na razie idzie nam dużo łatwiej niż w urwisku. Zdejmijmy tego zimowego wilka szybko. Okej. Tak, huchnął na nas. Okry z urwiska, pieśniarz. Dobra. Rzućmy na nich jakieś fajniejsze czerco. Cement. To powinno zadziałać. Dobra. Jesteś zwarciu z ogrem. Zmień na tarczę. Ty paladynie, spróbuj przewrócić tego ogra. Okej, udało się ich przestraszyć, paru. Gdzieś wilk zniknął, więc nie będę się tym przejmował. Okej. Dobra, możesz nas uleczyć. Dobra, w każdym razie z poziomem trudności. W sumie strzeżenie było tylko co do poziomu, znaczy ścieżki krytycznej, jak to nazwali. Więc może po prostu jeszcze nie dotarliśmy do ścieżki krytycznej, która będzie trudniejsza. Zobaczymy. Wow, trzech przeciwników może wziąć do zwarcia. Nieźle, nieźle. Okej, gdzie ty jesteś? Dobra, zmień może na łuk. Możesz go oślepić? Oby fajnie. No dobra, okej. Na tynego wieśniaka celiliśmy. Przy rybówce mówili. Rybaczówce. Dobra, może tędy dojdziemy do niej. Wygląda na to, że tak. Ustawmy się. Okej, idzie wilk. Do niego strzelaj. Ładnie. Przeładujcie. Dobra. Coś tutaj jest? Nie. Kajor. Widzimy ogra ognia. Też mamy swoje armaty. Okej. Pancerz. Pieśniarz. Nie mamy ich jeszcze statystyk, więc nie wiem, czy opłaca się któregoś przejmować. Marion, znaczy dominować. Chyba nie. Okej. Wszyscy ognia na niego. Przewróć go.
Tak, jak na razie idzie jak z płatka. Mamy bardzo duże szanse trafienia wszystkiego. Dobra. Pociski. Świetne obrażenia. Po 20 obrażeń od pojedynczego pocisku? Wow. Naprawdę takie mogło zadać obrażenia? 14-24. Czy to były jakieś trafienia krytyczne? Okej, dlatego tak dużo obrażeń zadawaliśmy. Okej. Tłumaczę trochę. Okej, nie ma nic ukrytego. Co to jest? Suszony? Czy to grzbiet? Okej, dobra. Whatever. Okej. Tutaj widzę jakiś pożar, więc tam może będą ich główne siły. A przy okazji awansowaliśmy o poziom, więc wiecie co, może tym się zajmę od razu. Co to widać? Przetrwania trochę. I co tobie miałem dać na ten poziom? Zapomniałem, ale dobra, przejrzyjmy wszystko jeszcze raz. Może zniszczyć dowolnego ducha, świętece opalenia. O, to wziąłem. Płonąć błękitnym ogniem. Tak, dokładnie to. Okej. Eder. Przetrwanie. Tobie miałem wziąć chyba nieugiętość, tak? Nie. Niezłomność. Raz na potyczkę. Tak. Podniesienie, redukcja obrażeń. Świetnie. Okej. I... Alot. Tobie zachowamy punkty zaklęcia. Opóźniona gnistokula. Ochronny kostur? Co to robiło? Użytkownik odbicie plus 25. Mistrzostwa ja... Mistrzostka w każdym razie... Powodzenie, okulawienie. Ech. Zabójczy piorun. Obrażenia bazowe 86. Brzmi fajnie. Namacalne widmo. Powielenie alot. Chaotyczna kula. Chaotyczna kula przeskakuje pomiędzy przeciwnikami zadając obrażenia i podając różne przypadłości. To chyba jest to, co rzucali nam nas ci magusi pod wieżą. Czas trwania korzystnych efektów u przeciwników przechodzących zostaje skrócony. Za każdą odebraną sekundę przedłużenia że nie ulega czas trwania korzystnych efektów działających na postać. Weźmy tą chaotyczną kulę, brzmi bardzo fajnie. Obrażenia. 5 razy przeskok, paraliż, mdłości. Brzmi bardzo fajnie, dobra. I mistrzowskie zaklęcie, oczywiście kula ognia. Dobra, więc idziemy tutaj. Okay, chyba zaszliśmy ich od tyłu. Jak mi się wydaje. Okej. Okay. Możesz się zająć pieśniarzem, co? Proszę, nie wiem, jakie na ciebie idą. Okej, okay, dobra, ładnie. W takim razie mistrzowska kula ognia. Ty na nich krzykniesz. Ty może strzeli do tego pieśniarza. Okej, okay, ładnie. Ty błogosławieństwo. Ty możesz w sumie spróbować tego kanoniera wziąć na solo. Nie podoba mi się to, że strzela do nas z armaty. Okej, okay, dobra. Ślep go. Dobra. Ty powal tego pieśniarza. Strzelajcie dalej. Okej, okay, zdominowaliśmy gościa. Spoko. Będziemy mogli zająć się pieśniarzem. I gość jest oślepiony. Całkiem nieźle go... Przerwania mu nieźle, niezłe robisz. Ok.
Okej. Dobijmy tego gościa. Tak, gościa w ogóle nie może przeładować. Bo ciągle przerwania mu osadziła. Fajnie. Nie patrzeć, że czasami nasz łotrzyk potrafi zadawać obrażenia. Dobra. I co jeszcze? Dobra, więcej. Okej, dobra. Wszyscy na ogra, a ty na wilka. Poza tobą, ty się odsuń. Nie zmień broń. 28, ładnie usieknąłeś. Okej, przewrócenie, 100% trafienia, wow. Okej, mam wszystko tutaj. Kanonier. Ładnie. A to paladyn kogoś zabił. Dostaliśmy leczenie z jego zdolności. Okej. To jest wyrwa. Okej, chyba znowu udało nam się ich zajść od tyłu. Fajnie. Okej, dobra. Musimy się troszkę cofnąć. Tarcza, po raz ostatni. Okej, ty kula ognia. Ale jakoś tak. Okej, może tak, żebyś nie musiał iść. A wszędzie będziesz musiał iść, podejść. Okej, dobra. Ty możesz zablokować tego. Się cofnij, krzykniesz na nich. Okej. Wow, coś nas tu nieźle zdzieliło. Nie wiem tylko co. Okej. Spróbuj może przywołać coś. Alot leży. Okej, dobra, pająki zablokują tutaj przejście. Okej, paladyn. Wstajesz powoli. Użyj ognistego miecza, żeby poleczyć nas trochę. Ładnie. Co teraz możesz im rzucić? Spróbuj tych chaotycznych kul. Zaczynając od tego kanoniera. Okej, dobra. Słabieństwo. Dowódca, okej. Tak, to jest dokładnie to, co rzucali na nas te magusy. W tych podziemiach. Więc chyba wydaje mi się, że byliśmy wyraźnie niedopoziomowani. Dobra, użyjmy świętego całopalenia. Dobra. Spróbuj, czy uda ci się prześlizgnąć i zasztyletować tego gościa. Okej, nie do końca się udało, ale dobra. Okej. Alot, Aoe tutaj. Ty czemu nie strzelasz? On ma dużą redukcję obrażeń. Strzel do tego. Puf. Ładnie. No, ty się wpakowałeś w sam środek walki. Okej. Dobra, ty zmień na pistolet. Nie, dobra, już jesteś zwarciu. To bądź zwarciu dalej.
O, ładnie, dobra. No to teraz wszyscy. Okej, masz go oślepić, możesz. No i dobra. To wszystko? Wygląda na to, że tak. Świetnie. Świetnie. Ty! To po ciebie wysłała Renna Gildia. Będzie chciała z tobą pomówić. Jej dom jest niedaleko, tuż obok. Spoczynku Gryfa. Koniec dyszy ciężko machanie nóg i próbując odgonić dym. Okej. Okej, możemy pomóc. Spróbujmy. Ślimy kogoś, może z dużą atletyką, co? Kto ma największą atletykę? Eder. Dach chałupy niemal całkowicie ogarnęły płomienie, rozświetlając śnieg na pomarańczowo. Z niektórych belek podporowych został już tylko wypalone zgliszcza. Z progiem chaty widzisz tylko głęby dymu. Płomienie z rykiem wspinały się po belkach. Powietrze jest ciężkie, gorące. Budynek to labirynt płomieni. Odnalezienie drogi wśród dymu i ognia nie będzie łatwe. Niech idzie Eder. Eder przeskakuje ogarnięty ogniem próg domu i znika za ścianą dymu. Wewnątrz chałupy ogień strawił ściany i podpor, zakrywając wszystko chmurą popiołu. Nawet na wyciągnięcie ręki ciężko jest dostrzec co innego niż rozżarzone żagwie. Okej, przykład nic nie, żeby uniknąć dymu. Eder idzie naprzód poprzez gorącą sadzę. Chata trzeszczy i drży w posadzkach, kiedy ogień bucha ze zdwojoną siłą. Belka sufitowa zaczyna się odkształcać, grożąc zawaleniem się korytarza. Gdzieś z przodu słychać tłumne womajanie o pomoc. Okej, podeprzyj belkę innym kawałkiem drewna. Rozglądając się pośpiesznie, Eder zauważa zawalony kawał drewna, wystarczająco długi, by dosięgnąć sufitu. Eder dźwiga go i podpiera nim osobną belkę. Prowizoryczna podpora wytrzymuje, pozwalając na bezpieczne przejście. Pomimo dymu i płomienia, Eder kontynuuje bez przeszkód. Idąc dalej, Eder dociera w końcu do większej izby. Po lewej widzi mężczyznę. To on wołał pomoc. Stoi uwięziony ze ścianą ognia, osłaniając się przed gorącym rękami. Dotarcie do niego może być niemożliwe bez ugaszenia płomieni. Po prawej widzisz resztek dachu, leży nieprzytomna kobieta. Jest drobnej postury, ale przygniatające ją zgliszcza wyglądają na ciężkie. Dym umyka w górę, zupełnie zasłaniając widok z zewnątrz. Okej, zbadaj sytuację na prawo. Kobieta przygniata spora ilość zgliszczy. Rosnący guz na jej skronie wskazuje, że została przez nie uderzona. Okej, spróbuj podnieść zgliszcza. Belka podpora chroniła kobietę przed spadającym zgliszczem, ale jednocześnie sama została obciążona. Eder chwyta za brzeg belki i z całej siły próbuje ją unieść. Belka lekko się przesuwa. Próbuj dalej. Po kilku bezowocnych próbach belkę wreszcie udaje się nieco poruszyć. Z ostatnim potężnym wysiłkiem Eder odpycha resztki dachu łuc kobiety. Kobieta zostaje nieprzytomna, ale nie przygniatają już jej kawałki drewna i można ją podnieść. Odwróć się, by pomóc mężczyźnie. Okej, nagle rozgorzenie przypala ramię śmiałka. Eder nie zatrzymuje się, ale ból stale narasta. Pomocy, proszę, pomocy! Mroźną głasz, Ronny Mróz. Okej. Spróbuj przez płomienie dotrzeć do mężczyzny. Mężczyzna podejmuje podobny wysiłek. Okej. No to chyba raczej mu nie pomożemy. Musielibyśmy mieć jeden z tych czarów, żeby mu pomóc. No to dobra, no to... To przynajmniej wynieśmy kobietę. Kobieta jest delikatnej budowy, więc przeniesienie jej jest łatwiejsze niż uwolnienie spod zgliszcz. Eder ostrożnie zarzuca ją sobie na ramę. Okej. Eder słyszy pełen krzyk bólu, ledwie widzi niewyraźny zarys mężczyzny, gdy pada, nawije się ogarnięty płomieniami. Ogier
Oni dym narastają przy wyjściu. Dobra. Przesycone dymem powietrze i płonące zgliszcza sprawia, że Eder zaczyna odczuwać zmęczenie, mimo to z determinacją posuwa się naprzód. Mocno trzymając nieprzytomną kobietę, Eder odwraca się w stronę wyjścia. Eder ponownie przebiega obok niestabilnej belki, która z hukiem spada na ziemię zaledwie chwilę po tym, gdy ją miła. Eder nie jest w stanie normalnie oddychać, a w dodatku dyszący dym wciska się do oczu, mimo to idzie naprzód. Eder w końcu dociera do drzwi, uciekając przed płomieniami, wychodząc na górskie powietrze. No, brawo Eder, jesteś bohaterem. Pewien byłem, że to cholerstwo zawali się wszystkim na głowę. Mężczyzna ociera czoło i przygląda się płonącej chałupie. Dobrze, że przynajmniej udało ci się wyciągnąć Cady, ale biedny Lurgolder otwiera szerzej oczy, widząc, że zapada się część dachu. Odwraca wzrok, kręcąc głową. Wygląda na to, że trzeba ci się napić. Zanieś to Haeferikowi i napij się na mój koszt. Rzuca ci kilka płaskich, grawerowanych ości. Okej. Okay. Dobra, teraz przyszli ludzie z wiadrami. Dobra, troszkę za późno, ale... Cóż. Co my tu mamy? Pierścień uroku. Przyznaje dominacja. Dwa razy przed odpoczynkiem. Stanowczość plus 3. Ciekawe. Oraz wilcza skóra. Dominacja jest bardzo przydatna. Tak, Eder troszkę stracił maksymalnej wytrzymałości przed odpoczynkiem. A mnie to zmęczenie go dopada po prostu. No dobra, spisałeś się, Eder. W każdym razie. Zobaczmy, czy coś jeszcze tutaj znajdziemy. Mamy pogadać z jakimś... nie to. Renegildą? Gdzie jest jej dom? Spoczynek Gryfa chyba tam. A nie, tutaj jest dom Renegildy. Okej. Okay. Przyjrzymy się tam zaraz. A tymczasem... Okej, okay, to może się przydać zaraz. Ogrzurwiska Kanonier. Okej, okay. Jakieś drzwi. Taena. Dom Taeny. No, przez przypadek tu wszedłem. Tak, większość domów miasta, kiedy jest to pytanie. Więc chciałem kliknąć i przez przypadek wszedłem. Okej, okay, dobra. W następnym odcinku porozmawiamy z tą panią Taeną, jak już tutaj weszliśmy. Poszukamy Renegildy i dowiemy się, co tu właściwie się dzieje pewnie. Poza tym, że trzeba rąbać na lewo i prawo. Tak, ci, którzy byli w stanie, to sobie poszli. Ale tak, poszli. Okej, okay, póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!